Dominik Durnia dla MMOROK, ze mną jest Paweł Jóźwiak przed FEN 11. Myślę, że na ten wywiad wiele osób czekało, jak widzicie. Tak. Siedzimy sobie. Pochłonę już aż się gotuje. Ale siedzimy sobie ze spokojem, także jest wszystko ok. Dokładnie. Witam serdecznie w Warszawie. Cieszę się, że jesteś tutaj z nami. Ja się też bardzo cieszę. Witam w Warszawie. Jesteśmy przed dzień gali. Co prawda to nie jest moje rodzinne miasto, ale już tu byłem kilka razy na galach. Wy jesteście pierwszy raz. Witam was bardzo serdecznie. Powiedz, jakie uczucie towarzyszy wam przed właśnie tym debiutem w stolicy. No na pewno jest jakieś takie drobne napięcie, bo ta gala jest dla nas w jakiś sposób wyjątkowa. To jest stolica, wiemy, że oczy wszystkich fanów na nas będą zwrócone. Oczekiwania są wobec nas ogromne, a my nie chcemy nikogo zawieść i chcemy zrobić jak najlepszą galę. Systematycznie w ostatnich wywiadach powtarzacie, że zainteresowanie galą przerosło wasze oczekiwania. Czy to było takie... Mogę poczekać sekundę. Dobra. Będę odbierać telefonów na wizji. Szkoda, może byśmy się dowiedzieli czego. Czy to były takie trochę marketingowe działania, czy rzeczywiście jutro się mamy spodziewać kompletu na Torwarze? Nie, to nie były absolutnie żadne działania marketingowe. Czysta prawda. No wiadomo, że troszkę się baliśmy tej gali w momencie, jak się dowiedzieliśmy, że przed nami są dwie gale konkurencyjnych organizacji, no ale mam nadzieję, że będzie tutaj przysłowiowo, że to się zakończy w ten sposób, że że ostatni będą pierwszymi. Powiem tak, no także spodziewamy się pełnej hali i dobrego eventu. Dzisiaj ważenie dowiedzieliśmy się chyba na nim. Nie wydaje mi się, że wcześniej była informacja o tym, że rywal Igora Kołacina się zmieni. Powiedz, z jakich powodów w ogóle ta zmiana? No po prostu zawodnik w ostatniej chwili był wybrany, już było troszeczkę mało czasu na formalności wizowe. Ktoś to obiecał w konsulacie, że tą wizę da zawodnikowi, jednak niestety zabrakło jednego dnia. Stąd musieliśmy sięgnąć po raz kolejny po naszego jokera, niczym asa z rękawa, po Krzysia Piedraszka. Dobra, dzisiaj mieliśmy ważenie. Spodziewali się pewnie wszyscy, że największe napięcie będzie pomiędzy Akopem a Tyberiuszem. A co ciekawe, panowie dość spokojnie spojrzeli sobie w oczy i to wszystko. Z kolei zawrzało między Romanem Szymańskim a siedzącym po mojej lewej Marianem Ziółkowskim. Spodziewałeś się, że tak to będzie wyglądało? No szczerze mówiąc, miałem troszeczkę większe oczekiwania wobec fighterów. Fighterzy powinni zrozumieć, że ważenie to jest początek już gry, początek wojny psychologicznej. Oni też powinni potrafić się sprzedać publice. Widz się nie chce nudzić podczas wadzenia. No, mogę powiedzieć tyle, że Roman Szymański z Ziółkowskim uratowali show. No, widzowie chcą zobaczyć emocje, chcą widzieć, że już taką sportową złość jest między tymi zawodnikami. Jak dla mnie ważenie, ogólnie jestem zadowolony, bo przyłożyliśmy się, żeby je fajnie zrobić. Zrobiliśmy transmisję na żywo, ale troszeczkę zabrakło takich emocji między zawodnikami. Dobra, dzisiaj zabrakło emocji, ale za to pewnie jutro nie zabraknie. A w którym pojedynku nie zabraknie jej najbardziej? No mam nadzieję, że wszystkie pojedynki będą emocjonujące. No wiadomo, że walki MMA tu są bardzo ciekawe, bo Ziółkowski kontra Szymański, no to jest dwóch czołowych zawodników, tak samo Odziemkowski, Żelazowski, Naruszka, Haratek. To są bardzo ciekawe zestawienia i myślę, że tutaj będą prawdziwe wióry leciały. Dzisiaj już potwierdziliście prawie, że Albert Odziemkowski i Paweł Żelazowski są, to jest walka eliminacyjna do tego, kto będzie następnym pretendentem w kategorii, w której jeszcze nie ma pasa. Czy rzeczywiście to jest prawda? Tak, dokładnie. Tutaj ta walka wyłoni pretendenta. A w takim razie, kto będzie drugim zawodnikiem, Pierwsza walka o pas stoczy teraz już Michał Michalski. Rywala ogłosimy lada chwila. Kto wie, może już jutro, jak wszystko dobrze pójdzie. No i zwycięzca tego pojedynku będzie posiadaczem pasa i automatycznie będzie musiał go bronić w kolejnej walce. I tutaj właśnie ta walka wyłoni pretendenta. Miejmy nadzieję, że wyciągnę właśnie to, z kim zawalczy Michał Michalski, a mi się takim nie udało, takim podkopem do tego dojść. To nie jest takie proste coś wyciągnąć ode mnie przed czasem. Dobrze, a to w takim razie coś jeszcze jutro dowiemy się na gali? Mogę tylko powiedzieć, że to będzie bardzo mocny rywal z zagranicy. A coś jeszcze się dowiemy jutro? Jeszcze jakieś zestawienie? No jest duża szansa, że też fani poznają rywala Pawła Biszczaka o kolejny pas mistrzowski. Dobrze, to w takim razie dziękuję bardzo. A nie, jeszcze nie. Nie dziękuję. Tymek Świątek powraca. Będzie wielki powrót nieśmiertelnego. Anonsował się, jutro będzie. Także bądźcie z nami, będzie Tymek. Także zobaczymy, w jaki sposób wróci, w jakiej formie będzie. Ponoć poukładał sobie wszystko. Chce teraz trenować, poświęcić się MMA w całości. A propos wielki, no to nie można nie zobaczyć tego, że Tymek Świątek jest przynajmniej dwa razy tak duży, jak był w poprzedniej swojej walce. Też zapowiedział w tym materiale w Pancerze, że zamierza w ogóle nie zbijać nic do walki. Czy ty myślisz, że to jest dobry pomysł, żeby tak podchodzić do tego? Nie, myślę, że to nie jest dobry pomysł.
będziemy rozmawiać. Muszę z nim porozmawiać na ten temat. Uważam, że jednak powinien zostać w tej kategorii 61 kg, ale na co dzień powinien się lepiej prowadzić, trzymać jakąś ścisłą dietę, żeby nie zbijać aż tyle tej wagi, bo uważam, przy jego warunkach fizycznych, jakby przeszedł do wyższej kategorii wagowej, to już nie byłoby mu tak łatwo. Dobrze, to teraz dziękuję bardzo. Zapraszamy wszystkich oczywiście jutro na FEN. Jeszcze mam takie pytanie przy okazji. Akredytację masz na jutro? Jeszcze nie dostałem, ale dostałem informację, że dostanę, także mam nadzieję, że będzie na mnie czekała. Nie? Czeka, zapraszamy, wszystko jest pod kontrolą. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.